Ile razy w tygodniu powinniśmy ćwiczyć, aby były efekty? 3, 4, a może 5 razy? Na początku powinniśmy określić nasz cel treningowy i ustalić plan działania. Najlepiej, aby najmniejsza ilość treningów siłowych to 3 razy w tygodniu, ponieważ taka ilość jest dość optymalnym rozwiązaniem dla początkujących osób, trenując całe ciało. Jeżeli mamy już kilkunastotygodniowy staż, możemy zacząć treningi 4 dni lub nawet 5 dni w tygodniu, pamiętając o tym, aby był odpowiedni plan treningowy dopasowany do takiej ilości. Przede wszystkim nie możemy za często trenować jednej grupy mięśniowej i powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie trenować mięśni, które dzień wcześniej były angażowane podczas innego naszego treningu. Czyli przykładowo, jeżeli w poniedziałek robimy klatkę piersiową, to we wtorek nie powinniśmy robić tricepsa, ponieważ triceps był mocno zaangażowany w treningu klatki piersiowej i wtedy lepiej skupić się na innej grupie mięśniowej, na przykład na plecach. Zapraszam do mnie po więcej treści i do obserwacji mojego profilu.